Szanowni Państwo, wcale mu się nie chce, ale musi. Pierwszy raz w co roku zagrał w roku 2005. Przed Państwem gwiazda telewizji Czesław Śpiewa! Jurę rzucają go po chwili, wielkim pieprzu spalili, sprowadzili go do sera, przodek niknie i czułek nie rzucają go po chwili. Wielki, wiecie co? Ja bym chyba, jak sobie pomyślałem, ten Czesław ziewa, jest tak wszędzie, takie dziwne, głupie instrumenty, on jest znikąd, zapłacił komuś mnóstwo kasy i teraz pozwalają mu grać nawet w stanowku. A my ludzie nie mamy dystansu, więc jak ten gówniarz Czesław mówił Kuby, że w stanowku nie grają gwiazdy, no Boże, a w Kubie panika? Ile tam gwiazda co tydzień? Pomóżmy Kubie! Szanowni Państwo, do mnie ostatnio piszą młode dziewczynki. Piszą młode dziewczynki, wujku Czesławie piszą. A ja tak sobie myślę i odpisuję, dziewczynko, skoro mam być wujkiem Czesławem, to w czym mogę ci pomóc? A one piszą, wujku Czesławie! Coś ostatnio jest nie tak w mojej sypialni! Pomóż mi, mówią! Ja mówię, dziewczyno, nie, nie, nie! Ja takie rzeczy nie robię, o co chodzi? One piszą, że coś jest nie tak w sypialni, bo ona z swoim chłopakiem coś się nie układa. A ja mówię tak, dziewczyno, a powiedz mi, a jaką muzykę ty słuchasz w swojej sypialni? Słuchajcie, słucham sypialni, to jest obojętne! Puść tam radio i bądź, 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 bądź! Czy ty kiedykolwiek w swojej sypialni puściłaś walca? Bum, cyk, cyk, bum, cyk, cyk, bum, cyk, cyk, bum. Jeszcze mały młodzieńcy chłopcy, którzy się gubią. Ja tego nie ogarniam, przepraszam. Uważajcie na siebie, trzymajcie siebie, a potem po koncercie to możemy zrobić wielką licytację wszystkich małych chłopczyków i dziewczynek, którzy się zgubią dzisiaj.